Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, to jest nasz cotygodniowy program Magazyn Kultura, oczywiście w Radiu Reset Obywatelski. Jak co tydzień mam dla Państwa wyśmienitego gościa, tym razem jest to Karolina Adamczyk. Dzień dobry, Karolino, dobry wieczór. Bardzo serdecznie Cię witamy. Bardzo oczywiście dziękuję za to, że nas dzisiaj odwiedziłaś. Ja dziękuję za zaproszenie. Pomimo tego, że jest upalnie, że jest lato i że jesteś w sezonie wakacyjnym, tak, jak najbardziej, urlopowym. To prawda. Powiedz nam jeszcze, proszę Cię, kiedy zaczynasz, kiedy wracasz do pracy? No we wrześniu wracam, już niedługo. Zaczynam ostro, bo zaczynam od diabłów. O, nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze zbyt upalnie, wiesz, jak na diabły, bo jak się to połączy, wiesz, treść diabłów z upałem w jedne, to wszystko się skondensuje, to bardzo możliwe, że budynek Teatru Powszechnego eksploduje, proszę Państwa. Karolino, ja na dzień dobry, na dobry wieczór na wstępie powiem, że jesteś aktorką. Tak, to prawda. Potwierdzasz? Potwierdzam. Dobrze. I że w tej chwili jesteś etatową aktorką Teatru Powszechnego, tak, w Warszawie. Tak jest, zgadza się. I dla mnie, ja wiem, że tam się w tym teatrze akurat bardzo Wam zależy na takim wspólnotowym przedstawianiu wszystkich sytuacji, ale ja ośmielam się powiedzieć, że jesteś jedną z aktorek głównych tego teatru. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Dobrze. Nie wiem, co za to moje koleżanki. No, dziękuję bardzo, jest mi miło bardzo. No właśnie, ja się w tobie absolutnie zakochałam właśnie po diabłach Agnieszki Błońskiej. Proszę Państwa, dla tutaj naszych stałych widzów, słuchaczy, oglądających, pamiętacie Państwo, że reżyserka teatralna Agnieszka Błońska była tutaj naszym gościem jakiś czas temu i to właśnie ona zrobiła ten spektakl Diabły. Za chwilę my zobaczymy też trailer z tego spektaklu. Potem, jeśli mi pozwolisz, to chciałabym właśnie o tym spektaklu troszeczkę więcej pomówić, pogadać. No i jeszcze chciałabym Cię oczywiście zapytać o te wszystkie sprawy, o które zawsze pytam tutaj wszystkich naszych gości. O początki, o tego i tak dalej. I proszę Państwa, ja przypominam jeszcze bardzo serdecznie, że od kilku audycji wprowadziliśmy taką formułę, że Państwo możecie naszego gościa zapytać, o co tylko chcecie. Ojoj. A nasz gość ma prawo odpowiedzieć bądź nie na Państwa pytania. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze przez chwilę poczekamy na nasze trailery. To może powiesz nam słówko, Karolina, w ogóle skąd pomysł na aktorstwo? Bo wiem, że miałaś bardzo wczesny debiut, to relatywnie wczesny debiut. Wczesny, znaczy taki nieprofesjonalny. Mhm. Bo profesjonalny moim debiutem były Śluby Panieńskie, natomiast nieprofesjonalnym debiutem, znaczy nie byłam wtedy jeszcze aktorką zawodową, po prostu byłam w liceum i faktycznie wystąpiłam w operze Benjamina Britena pod tytułem Mały Kominiarczyk. I zagrałam. Miałaś lat 18. 17 chyba. 17. Już nie pamiętam, być może 18, albo jakoś tak na przełomie. Ja wyczekałam, trochę, że 18 na stronie Teatru Powszechnego. A, no to może. To, może tak na przełomie, no nie wiem, myśmy trochę to graliśmy, więc. Ja tam grałam główną rolę dziewczęcą. Taka była tam. Dosyć trudna partia była tam do zaśpiewania.
Ja w ogóle, jak byłam młoda, to bardzo, bardzo długo śpiewałam w chórze i ten chór, młodzież z chóru, my jako dzieciaki śpiewające w tym chórze byliśmy angażowani w operze do różnych partii dziecięcych, więc występowałam na przykład w Carmen, występowałam w Tosce. I też właśnie, kiedy przyjechał Robert Skolmowski reżyserować tę operę, on zrobił casting i wybrał taką grupę tych dzieciaków, które grały te główne role. Była bardzo fajna, bardzo super to była przygoda, bardzo wspaniale to wspominam. I wtedy Robert powiedział mi taką rzecz: może Karolina, ty stawaj do szkoły teatralnej. A ja nie myślałam o tym w ogóle, ja chciałam być dyrygentką. Proszę. Ponieważ moje życie było związane w ogóle z muzyką, bo ja chodziłam do szkoły muzycznej, co prawda do wieczorowej, ale chodziłam, grałam na flecie, na ale pianinie. Ale powiedz sam, twoim miastem rodzinnym jest Bydgoszcz. Bydgoszcz. Tak, ja pochodzę z Bydgoszczy. I myślałam, że po prostu skończę liceum, skończę, zrobię dyplom z fletu i pójdę sobie na studia. I wydawało mi się, że dyrygentka chciała mieć swój chór i w ogóle być taką, że to jest takie wspaniałe, że się widzi, że tak, że można jak to się mówi, no. Mieć pod sobą po prostu tylu artystów i wydobywać z nich te dusze, tak wyciągać. I tutaj po prostu widzę skłonności reżyserskie, proszę Państwa. Nie, reżyserskie to nie. Nie aż tak? Aż tak to nie mam, aż takich ambicji, chociaż zdarzyło mi się popełnić. Proszę Państwa, widzę, że mamy gotowe już dwa trailery, także ja poproszę teraz realizację o to, żeby nam coś tutaj pokazała. Bin Salim Mubarak Mohammed Mustafa. Iktar Ali, aber alles sagt Ali, jetzt ich bin Ali. Deutsch mit Arabisch, nicht gut. Deutsch mit Arabisch, nicht gleiche Mensch. Nicht gleich. Deutsche Herr. Arabisch Hund. Weiß nicht. Mój czarny cyganie, zaśpiewaj dziś dla mnie. Już nic nie zostało mi, zapomnieć chcę. Widzieliśmy fragment spektaklu Tak, Żelać duszę. W reżyserii Agnieszki Jakimiak na podstawie Fassbindera filmu. I powiesz nam, kiedy była premiera tego spektaklu? O Jezus. Dawno temu? Nie, ale zapomniałam. Kiedy? Mniej więcej. Nie wiem, 3 lata temu? Tak, na pewno, bo to było przed pandemią, bo teraz wiecie, wszystko przed pandemią jest, nie? Przed pandemią albo po pandemii. Naszej ery, przed naszą erą. Tak, to jakieś 19 chyba, może jeszcze wcześniej, pamiętam. Wspaniały spektakl, zostałam absolutnie zachęcona poprzez ten trailer, tak, do obejrzenia tego spektaklu, nie wiem jak Państwo. Wróćmy do naszej opowieści. Jak to się wszystko zaczęło? Skończyłam na tej dyrygenturze. Na dyrygenturze, tak, stąd skłonności reżyserskie. Nie mam skłonności, nie mam takich ambicji w ogóle, ale, ale jeszcze wracając, teraz jesteśmy jeszcze przed moimi egzaminami wstępnymi do szkoły. No i faktycznie sobie pomyślałam, o kurczę, no może skoro tak mówi reżyser, taki doświadczony, tak mi mówi, to może ja spróbuję jednak, może faktycznie. No i po maturze postanowiłam zdawać do szkoły.
ale uznałam, że chciałabym się dostać do Krakowa i to było moje marzenie. Mm-hmm. Nie przyjęto mnie tam. No i w ogóle się nie dostałam od razu po maturze, nie znałam, no po prostu nie przyjęto mnie do szkoły, mm-hmm. więc ja przeżyłam załamanie nerwowe. Ale wiesz, to nie jesteś jedyna, bo tych, co się załamali po nieprzyjęciu, no, wydziały aktorskie. Było mi, tak, naprawdę, ale to, ja to bardzo, tak, w Polsce. Ja to bardzo przeżyłam i było mi bardzo przykro, smutno, źle. Do tego stopnia, że postanowiłam nigdzie nie zdawać. Na żadne inne studia. I zajęłam się po prostu zarabianiem pieniędzy, bo stwierdziłam, że będę po prostu przez rok, nie wiem, przygotuję się może do tych egzaminów jakoś inaczej. I na pewno się dostanę za rok, przecież jestem świetna, powiedział to reżyser, że jestem dobra, więc na pewno mnie przyjmą. I pracowałam w hotelu jako kelnerka, również jako barmanka. To było bardzo zabawne, bo najpierw się zatrudniłam jako kelnerka w restauracji. Potem w tej restauracji poznałam dziewczynę, która grała na fortepianie. Mhm. I ona pracowała na dwie zmiany. Czasami rano pracowała, czasami rano grała do śniadania, a czasami wieczorami no, po prostu do kolacji. I myśmy się zaprzyjaźniły i grałyśmy razem. Ja grałam na flecie, ona grała na fortepianie. Mm-hmm. I tak, i było tak, że rano przychodziłam do pracy, ogarniałam te śniadanka, tamte mm-hmm. po prostu naczynia, sztućce, a wieczorami przychodziłam pięknie ubrana i grałam na flecie do kotleta. Ale to jest niesamowite, wiesz, że tak zupełnie zrezygnowałaś z Akademii Muzycznej. Tak. Mm-hmm. Bo w międzyczasie dostałam. Coś takiego się mi stało, że w ogóle rzuciłam instrument rok przed dyplomem, ponieważ dostałam, ja miałam coś takiego, czego nie potrafiłam opanować i myślę, że to było po prostu nienazwane, ja tego nie umiałam nazwać, to było bardzo dawno temu. Ja po prostu nie potrafiłam opanować stresu egzaminacyjnego. I ja miałam coś takiego, że na przykład zdarzało mi się tak się denerwować w czasie egzaminu, że na przykład suwał mi się, bo ja grałam na flecie poprzecznym, wiecie, to jest flet taki tutaj, więc mnie się pociła strasznie tutaj ta część twarzy i na przykład ten flet po prostu osuwał się, nie, no to w ogóle był dramat jakiś. Były takie momenty, że naprawdę mówię, nie, to jest koniec, ja nie mogę tak, nie, to jest nie, w ogóle, nie jestem w stanie wytrzymać tego. Niesamowita historia przy całej twojej tej aktorskiej otwartości, którą w tej chwili znamy. No, no właśnie, ja to po prostu chyba jakoś przerobiłam w sobie ten po prostu widocznie innym kanałem to musiało wyjść, nie? Że ten stres potrafię inaczej przerobić niż granie na instrumencie. Kiedy no wiecie, szkoła muzyczna, mimo tego, że to jest powinna być bardzo taka otwierająca, bardzo dbająca w ogóle o emocje i w ogóle też o te dzieciaki, które tam naprawdę spędzają całe swoje młode życie, to ona jest bardzo stresogenna, nie? Ta szkoła, bardzo. Więc i nikt o to nie dbał, przynajmniej wtedy. Mhm. Wiem teraz, że też tak jest, bo mam studentów, studentki, które są po szkole muzycznej i to jest nieprawdopodobne jakby wydobyć, ociosać te dzieciaki jakby z tego zakleszczenia, nie? Z tego, że muszą być perfekcyjne, że muszą wykonywać wszystko pod linijkę. Okropne to jest. No i ja po prostu... i tam, wiesz. No więc ja po prostu przestałam chodzić, zrzuciłam po prostu tę szkołę muzyczną i potem był taki moment, kiedy żałowałam i chciałam wrócić jeszcze i zrobić dyplom, ale jakoś nie było czasu, bo już byłam w szkole aktorskiej, więc jakoś tak to skończyło się bez dyplomu. No nie miałaś później takich, wiesz, w ciągu całego swojego dorosłego życia takich fluktuacji, że trochę w tą stronę nie wracałaś do muzyki? Wracałam, ja w ogóle były spektakle, gdzie gram na flecie i śpiewam też, czasem się zdarza. Dosyć dużo na scenie.
I lubię to. I fajne jest to, że nie muszę tego po prostu robić, tylko mogę, kiedy chcę i to mi sprawia po prostu dużą satysfakcję. I że to jest takie... Bardzo cenię tę umiejętność, że chodziłam do tej szkoły i że się nauczyłam dużo, bo muzyka naprawdę zostaje. Nie, że ta edukacja muzyczna i tego się to po prostu prawda. Nie zapomina i ona też rozwija taką warstwę emocjonalną. Ja mam bardzo podobne doświadczenia z nauką muzyki. No właśnie. Miałam taką panią wyższy, nazwiska tutaj nie wymienię, ale było bardzo, bardzo ostre. Też grałam na flecie, ale prostym, co jest oczywiście dużo prostsze. Gdzieś tam finalnie doszłam do Bolera Ravela. No. Tak, ale pani była taka, że jak wychodziła i trzaskała drzwiami, to tynk, nie zapomnę tego nigdy, kiedyś tynk opadł tak tutaj dookoła futryny. Także coś może, nie wiem, plastry wtedy takie menopauzalne, tego jeszcze nie było po prostu. Może to też o to chodzi. Może. Pracujesz, szykujesz kanapki, jesteś kelnerką, wieczorami zmieniasz tożsamość, przebierasz się pięknie, galowo, grasz na flecie. Tak, grałyśmy standardy takie jazzowe, takie znane po prostu piosenki lubiane. No i też to była jakaś naprawdę super przygoda, no bo to trwało ten rok cały, kiedy nie mogłam, kiedy postanowiłam właśnie nie zdawać na żadne studia. No i zarabiałam sobie pieniądze i spędzałam czas i przygotowywałam się też do tych egzaminów. Bałam się w ogóle tych egzaminów. Bardzo. Miałam taki stres i miałam takie przeczucie. Ale przygotowywałaś się tak profesjonalnie? Miałaś chodziłam kogoś, do aktorki, tak, do Teatru Polskiego. Ale nie tak, że cały rok, tam chyba, nie wiem, trzy miesiące przed egzaminami pomogła mi ona teksty przygotowywać. I co jeszcze? I chciałam zdawać znowu do Krakowa, ale pewnego dnia, tak, miałam fiksację totalną na punkcie Krakowa. No to może porozmawiamy zaraz o twojej fiksacji. To fiksację miałam, bo chciałam tam bardzo, bardzo, to było moje marzenie. Nie wiem, jak to się stało, nie pamiętam skąd, dowiedziałam się czy koleżanka mi pokazała, mówi, słuchaj, jest taka szkoła muzykalowa w Teatrze Muzycznym w Gdyni, może ty byś tam poszła. To jest tak trochę muzyki, są tam zajęcia aktorskie, słuchaj, ty weź tam zdawaj do tej szkoły. Ja mówię, nie no, gdzie ja to, nie, gdzie to takie musicalu, nie chcę. Ale pojechałam tam, zobaczyć tę szkołę i zobaczyć teatr muzyczny, bo nigdy tam nie byłam. I on na mnie wywarł jakieś ogromne wrażenie wtedy. Ja mówię, kurczę, no może spróbuję, a co mi tam? Te egzaminy w ogóle były wcześniej niż egzaminy do szkoły teatralnej. Ja tam pojechałam, tam trzeba było przygotować piosenkę, jakieś teksty i też były zadania aktorskie. No i ja to jest jakiś tam taniec, coś tam, ja to raz ciach i po egzaminie. I pojechałam z tą moją koleżanką, przyjaciółką, która grała na fortepianie ze mną w hotelu. Pojechałyśmy razem, maluchem moim, który dostałam od taty. Przepraszam, bo uderzyłam się w mikrofon, przepraszam, przeszkadza. Przepraszam. Nie przepraszam. Przepraszamy, proszę Państwa. No i co? I pojechałyśmy, ona mi pomogła te egzaminy zdać, bo ona mi akompaniowała też. No i wróciłyśmy. I bardzo szybko były jakieś wyniki po trzech dniach, coś takiego. I moja mama tam zadzwoniła, nie? Bo ja mówię, mamo, nie daj spokój, ja się na pewno nie dostałam. No gdzie tam do musicalu, no gdzie... Ona zadzwoniła. Powiedziała, Karolina, przyjęli cię. No i ja się ucieszyłam. I mówię, kurczę, to super. I ta szkoła wtedy, bo teraz studium jest trzyletnie, zdaje się. Kiedy ja chodziłam, było czteroletnie i miało program nauczania identyczny jak szkoła teatralna, plus zajęcia taneczne
i mieliśmy wokal i muzykal, znaczy mieliśmy normalnie zajęcia z... No. To powinno się to z tego inaczej nazywać. Studium to się kojarzy z czymś takim dwuletnim? Tak, ale wtedy to się tak nazywało. Nadal się to tak nazywa. Studium wokalno-aktorskie imienia Danuty Baduszkowej. I ono jest, i teraz wiem, że mają, że jest tam możliwość zrobienia licencjatu, a myśmy po tych 4 latach dostawali taki dyplom zawodowy, nie? Że jesteśmy. No i ja tam poszłam do tej szkoły. Bo miałam tak ogromny lęk, nie, miałam tak ogromny lęk, że się nie dostanę do Krakowa. To jest też głębokie fascynacje połączone z tym lękiem, że, paraliżującym. Że ja po prostu mówię, dobra, dostałam się, to jest znak, to ja tam idę. No proszę. No i faktycznie. W ogóle nie stawałaś nigdzie więcej. Nie. I żałuję w sumie teraz, chociaż nie wiem, jakby się czyli to stało. Czyli jednak wolałabyś być po Krakowie, tak? Nie wiem, po czym wolałabym być, ale to było takie marzenie, że ja sobie nie wyobrażałam, że jak to, dlaczego w ogóle mnie tam nie przyjęli? Przyznam, świetnie. No ale no, nie przyjęli, no widocznie był jakiś powód. Ale i ja skończyłam tę Baduszkową i... No i to były świetne 4 lata. Ta szkoła była wtedy bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo wspaniali pedagodzy tam byli. Ja spotkałam się z naprawdę super, super kadrą. I myśmy siedzieli właściwie od rana do nocy w teatrze, bo oprócz tego, że mieliśmy normalne zajęcia, to w ramach nauki występowaliśmy również na scenie, w spektaklach, więc wchodziliśmy w przedstawienia, które były już tam i praktycznie no od pierwszego roku mieliśmy kontakt ze sceną. Czy nie myślałaś nigdy, żeby gdzieś tam z tej szkoły zniknąć i spróbować jednak faktycznie zdawać to do Krakowa? Myślałam, ale otóż co się stało. Wtedy w Teatrze Miejskim w Gdyni dyrektorką była Julia Wernio. I ja chodziłam do tego teatru, lubiłam tam chodzić, ponieważ ona robiła tam taki teatr, no dla mnie to było niesamowite, bo wtedy bardzo młoda, w ogóle nie oglądałam, znałam tylko Teatr Polski w Bydgoszczy i chodziłam na te przedstawienia, ale kiedy zobaczyłam te przedstawienia w Gdyni, które Julia reżyserowała, ona tam zrobiła taki klimat witkacowski, bo ona kochała tego Witkacego, bo ona tego Zakopanego tam trochę, więc przywiozła ten klimat na to morze, do tego teatru i tam było tak dziwnie, ona też była taka... Krakowsko trochę. Tak, tak. I mi się tam, tak, i tam oni grali tam na dużej scenie i grali, było takie super foyer, gdzie też grali mniejsze przedstawienia, tam też wtedy Leszek Bzdyl ze swoim zespołem zaczynał z Dadafon Bzdylow próbowali, oni też przecież, no, to jest niesamowity, w ogóle niesamowita grupa i to było, mi się tam wszystko podobało. I ja mówię, nie, no to jest świetne, mało tego, Julia zaczęła nas uczyć scen współczesnych i myśmy chodzili na te zajęcia do teatru miejskiego. I my wszystkie egzaminy, które mieliśmy po prostu w teatrze. I ja mówię, nie, no to jest świetne w ogóle. Ale popatrz, jak to pomaga, kiedy taka młoda osoba od razu trafia właściwie na profesjonalną scenę. Tak, to jest... Jak to pomaga na pewno przełamać te wszystkie, wiesz, zahamowania. Tak, ale to też ja coś takiego miałam, że kurczę, no to w sumie gdybym była w szkole, gdziekolwiek, w AT czy w Krakowie, no nie byłabym na drugim, nie miałabym kontaktu ze sceną takiego bardzo bliskiego, nie? Co by nie mówić o studium, jego najsilniejszą moim zdaniem zaletą jest to, że naprawdę te młode osoby od pierwszych dni w szkole po prostu lecą na scenę, nie? Że po prostu muszą zrobić, mają to wykonanie zadanie. To jest takie nobilitujące, wiesz, że od razu mogliście praktycznie poczuć się młodymi aktorami. Troszeczkę. Troszeczkę, tak. Bardziej niż tak, w tych szkołach. Tak, to było naprawdę jakieś... Ja zapytam realizację, czy mamy gotowe kolejne trailery. To bardzo poprosimy.
A dlaczego P jest na sankach? P jak prawda. P jak pięknie. P jak Puszcza Białowieska. O jak ONR. Kiedy przygotowuję się do roli, tracę dystans. W mojej karierze aktorskiej popełniłam wiele błędów, których dzisiaj żałuję. Jak ja mam zagrać sumienie? Brudne i czyste jednocześnie. Własne i zbiorowe. Uśpione i w natarciu. To jestem ja, Klara Bielawka. Jestem skarbem narodowym tego kraju i nie wyjadę stąd. I pod teatrem kto protestuje? Jak to nie są faszyści, to kto to jest? Faszyzm, sraszyzm, to jest wolny kraj. To nie jest tak, że jest piekło i niebo i nic pomiędzy. Nie chodzi o miłość, tu chodzi o śmierć. Wyprano ludziom mózgi ideologią, która każe umierać za ojczyznę. A co to znaczy umierać za ojczyznę? Co to znaczy ojczyzna? Co to znaczy w ogóle umierać? Obejrzeliśmy, proszę Państwa, fragment spektaklu Mefisto w reżyserii Agnieszki Błońskiej. Drodzy Państwo, ja bardzo serdecznie przypominam, że jeżeli tylko macie ochotę, to bardzo serdecznie zapraszamy do zadawania pytań naszemu dzisiejszemu wspaniałemu gościowi. Przypominam, że naszym gościem jest Karolina Adamczyk, aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie. Teatru bardzo szczególnego. To wróćmy do naszej jeszcze tutaj opowieści, bo ona tam się tak pięknie toczy. To jakoś tak otworzyła się mnie teraz wspomnienie. Wypłaczę się po programie. Co tam dalej? No nie wiem, co tam dalej opowiedzieć. Jeszcze coś trochę chciałabym cię podpytać o tą... fiksację krakowską. To jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja się zawsze Krakowa bałam. Mhm. Chociaż tam oczywiście młoda Polska, cała awangarda Kraków, oczywiście takich młodych ludzi, licealistów, maturzystów, którzy na przykład bardzo literaturę chłoną. I szczególnie powiedzmy przełom XIX-XX wieku gdzieś tam właśnie fascynuje, tak jak właśnie na przykład mnie. Więc te Planty i tak dalej, tam te wszystkie rozmarzenia, że to wszystko tak... A jednak ja się bardziej bałam. Ten lęk, ta obawa była większa niż fascynacja i generalnie ta moja fiksacja warszawska też tutaj z innych oczywiście względów, ale gdzieś tam zwyciężyła. Zresztą u ciebie to był taki proces wieloletni, długotrwały, że ten Kraków. Ale czy powiedz mi, czy ze względu na renomę szkoły, na kadrę, czy na absolwentów, czy miałaś jakieś właśnie wzory aktorskie? Ja po prostu mnie się wydawało, że to jest najlepsze miejsce do studiowania aktorstwa, no, że tam po prostu ten teatr stary, że te legendy, że piwnica pod Baranami, że po prostu tam jest to źródło i że tam trzeba czerpać z tego źródła, że tam trzeba być po prostu. Ale powiem ci, że gusta musiałaś mieć jako taka właśnie młoda osoba, musiałaś mieć bardzo klasyczne gusta. Być może, no nie wiem. Pod Barana, no nie wiesz, to jednak tak, ludzie trochę starsi już w pewnym wieku. Tak, ale jakoś tak, ja nie wiem, po prostu jak zdecydowałam, że chcę być aktorką, no to faktycznie zaczęłam oglądać dużo tych rzeczy, tych teatrów i się tym zaczęłam interesować i jakoś tak, no to tak na mnie, nie wiem, tak po prostu wchłonęłam to i czułam tak wewnątrz siebie, że po prostu no, Kraków to jest jednak moje miejsce. Bo się okazało, że wcale nie.
No bo ale przecież... to chodziło ci wtedy o taki pewien, tak czuję, że chodziło ci też o taki pewien rodzaj aktorstwa też bardzo określony, takie aktorstwo wysokie. Ja się tego, ja się wtedy, ja chyba wtedy tego tak nie nazywałam, nie myślałam tak o tym, po prostu wydawało mi się, że chciałabym się spotkać z tymi najlepszymi, nie? Aktorami, aktorkami. Ja ci przerwę na sekundkę, dobrze? Bo mieliśmy pytanie od widzki tutaj naszej, zresztą tak? stałej, oglądającej nas, od pani Barbary Rożnatowskiej. Czy udało się pokonać tremę? Kiedy to nastąpiło właśnie w tej twojej aktorskiej historii? Tremy się nie da pokonać. Można ją po prostu, można ją okiełznać. Ale ona też jest, znaczy tej tremy, którą miałam, jeśli chodzi o instrument, to kiedy rzuciłam szkołę i muzyczną i kiedy zaczęłam grać tylko dla siebie, to jakby przestałam mieć takie straszne, taką tremę paraliżującą właśnie, że to pocenie się twarzy, czy tam rąk i tak dalej, że to nie było po prostu obarczone musem, tylko że chciałam. Natomiast trema jest bardzo, bardzo, mi się wydaje, że trema też jest potrzebna w tym zawodzie i jest nieodłączna, przynajmniej u mnie. Ona jest i ona jest mobilizująca. Mobilizuje też do różnych rzeczy. Ona jest takim, no, jest nierozerwalna właściwie. A tak jak próbowałeś sobie to na pewno wielokrotnie analizować, to co jest głównym powodem tej tremy? No lęk przed niepodołaniem, że też pewnie jakaś samoocena być może, albo że... Czyli za każdym razem na scenie sprawdzasz się po prostu. To znaczy nie myślę o tym, żeby się sprawdzać, ale jakoś pewnie to z tego wynika, że jednak wychodzę przed ludzi, no, że to jest coś, to jest publiczna... No pokazuje się publicznie, no, że to jest jakaś... Ale czy myślisz przede wszystkim o publiczności? Nie, myślę o spektaklu, tu i teraz, co się robi, co się, jakby, w jakiej jestem sytuacji. Nie, raczej nie... Kiedy już jestem na scenie i w akcji czy w sytuacji, no to też nie analizuję tego, ojej, czy ja to dobrze robię, czy nie. Po prostu jestem tam, nie? Natomiast trema wynika w ogóle z tego, że przed wejściem, ja pamiętam kiedy właśnie grałam swój debiut, grałam Klarę w Ślubach Panieńskich, to jak na premierze, ja myślałam, że nie otworzę drzwi. Ja miałam tak. Dodajmy, że to było po 4 latach szkoły. To było, miałaś warsztat już taki solidny bardzo. Nie. To było właśnie, dostałam tę rolę na trzecim roku. Byłam jeszcze na studiach, ale właśnie miałam tak. To, ja się tak bałam, tak się bałam, że po prostu. No, że zrobię coś źle i że. Ja nie wiem, naprawdę, miałam, to było raz. Naprawdę, pierwszy raz miałam coś takiego, że myślałam, że tych drzwi nie otworzę i że po prostu ten spektakl nie pójdzie dalej. A jak to się stało, że je w końcu otworzyłam, no musiałam przecież. No. Takie działanie automatyczne. Mówię, odchodzisz teraz. Automatyzm. Proszę Państwa, my już mamy trailery związane ze spektaklem, o którym chciałabym troszeczkę więcej porozmawiać. Okay. Moim kochanym spektaklem Diabły w reżyserii Agnieszki Błońskiej. Bardzo serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, kto nie widział spektaklu Diabły, ten koniecznie musi się wybrać do Teatru Powszechnego.
I z tego, co mi mówiłaś, wracasz po przerwie wakacyjnej właśnie tak, z diabłami. Mogę powiedzieć wam Państwu dokładnie, którą ściągę w telefonie. Bo to będzie już, proszę Państwa, bardzo za niedługo. Proszę Państwa, to ja już szybciutko sprawdzam dokładnie. Otóż my, diabły, będziemy grać... dokładnie... 8. Tak, 8, 9, 10, 11. Proszę Państwa, ja byłam na premierze tego spektaklu. Miałam też przyjemność prowadzić taką debatę na dużej scenie, właśnie bezpośrednio po premierze. Do debaty zaprosiłam takie bardzo silne kobiece osobowości, bo to była i Marta Abramowicz, która wtedy wydała u nas w Krytyce Politycznej książkę Dzieci Księży, a wcześniej napisała też Zakonnice odchodzą po cichu. Agnieszka Graf, prawda, słynna też, także taki, mieliśmy takie bardzo mocne grono czarownic, proszę Państwa. Ja powiem, że no spodziewałam się oczywiście, bo to reżyseria Agnieszki Błońskiej, więc wiedziałam mniej więcej, jaką formę lubi, czego się spodziewać. Natomiast powiem, że otwartość spektaklu, jeśli chodzi o, powiedzmy, ten zarys fabularny i co po niektóre wątki przedstawiające, proszę Państwa, w dosyć szczegółowy sposób anatomię kobiety. Cipkę. Tak. że i te twoje właśnie, to show, ten fragment, który widzieli Państwo, to show z piórami, to był ten moment, kiedy zakochałam się w twoim aktorstwie. Bo po pierwsze pomyślałam sobie, no po prostu wulkan energii. Wulkan. I pomimo tego, że ja tej energii też mam sporo, to zastanawiałam się, jak to jest grać taki spektakl, bo troszeczkę nieprofesjonalnie zajmowałam się aktorstwem i wiem, jakiej energii to wymaga. Jak to można wytrzymać na przestrzeni tam 2 godzin, nie pamiętam dokładnie, jaki jest czas trwania spektaklu. I jak to można tak dzień po dniu z tym samym, powiedzmy, takim euforycznym nastawieniem, z piórami przedstawiać? No można, no tego, to jest nasz zawód, nie? Ale przede wszystkim ten spektakl ma bardzo fajny kontakt z widzem, no bo to widz jest też naszym partnerem w tym spektaklu i to jest świetne. I widzowie dają nam po prostu ten feedback. Ale wy macie bardzo specyficzną i taką, powiedzmy, w związku z tym łatwą dla was publiczność. Bo zazwyczaj macie taką publiczność fanowską. Złe rzeczy dzieją się przed teatrem. No tak, ale to też nie było tak od razu, no bo przecież my tę publiczność, myśmy musieli się o tę publiczność postarać. Budowaliście. I wydaje mi się, że też ci, którzy, no tak jak powiedziałaś, fani, czy nie wiem, czy ci przekonani, wyznawcy. No nie wiem, czy wyznawcy, ale ci, którzy nas lubią, oni też przyprowadzają widzów, którzy odkrywają nasz teatr. My mamy na przykład świetnych, wspaniałych starszych widzów, seniorów. Naprawdę, i którzy przychodzą i na diabły, no przecież myśmy mieli taki, no, ci nasi widzowie, seniorzy, oni przychodzą po parę razy do naszego teatru na te same przedstawienia i są wspaniali, naprawdę. I to są, ja uwielbiam tę publiczność i kiedy są dni seniora, to czasami bywa tak, że to są najlepsze przedstawienia pod względem takim, że właśnie ten feedback jest bardzo fajny. Nie? Ja powiem ci szczerze, że już sama atmosfera i na spektaklu, kiedy wyciągani przez was widzowie bardzo chętnie właśnie współpracowali i po spektaklu, w trakcie naszej debaty, ja po raz pierwszy też poczułam tą atmosferę z hali, dużej sali i tego takiego bardzo euforycznego nastawienia, po prostu tego nazwać w ogóle inaczej nie można. Tam praktycznie między tymi kobietami, bo
nie wiem, chyba 90%, tak zakładam, sali to były kobiety, było w jakimś takim uniesieniu, w jakiejś fali po prostu. Praktycznie nic nie trzeba było robić, tylko krzyczeć hura, hura. No tak, no bo spektakl jest o ciele i o pięknie tego ciała i o tym, że ciało jest po to, żeby też dawać przyjemność i że można tę przyjemność, jak tę przyjemność uzyskać i że to jest jakieś bardzo ważne, żeby o tym mówić. I ja uważam, że to jest... że to jest super w ogóle, a piosenka Love Your Vagina, powiem Państwu, jeśli chcecie. Po prostu Agnieszka któregoś dnia w czasie próby puściła tę piosenkę na telefonie. Mówi tak, słuchajcie, ja mam taką piosenkę jajcarską. Ja mówię, dawaj. Puściła tę piosenkę. Ja mówię tak, ja mogę śpiewać. Ja chcę ją śpiewać w spektaklu. Ona mówi, nie no co ty. Ona jest taka, ja wiem, no co to jest świetna piosenka, zrobimy show. To niesamowite, ja właśnie Agnieszkę podejrzewałam o to, że ona, jedynie ona była w stanie wpleść w spektakl coś takiego. Ona na początku myślała, że to że sobie jaja robię i że, że się śmieje i bo ha, 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 bo w poprzednim przedstawieniu Agnieszki, czyli w Mephisto, też przecież śpiewam piosenkę, która jest, wydawałoby się, obciachowa, ale też namówiłam ją na tą piosenkę. I Agnieszka, i myślałam, że i mówię szczerze, że myślałam, że jej nie namówię na tą vaginę, nie? Myślę, dobra, tak dla jaj powiem, że będzie show, że jest świetna ta piosenka, że ją chcę śpiewać, ale Agnieszka tego nie kupi, nie, to za grubo. No ale się udało. Wiesz, ale to naprawdę ja miałam usta otwarte ze zdziwienia, te żółte pióra, wiesz. Wy tam w ogóle wszystkie takie, prawda, porozbierane, tutaj ten i ta swoboda ruchów w ogóle, ten tak, głos, bo, taki lekki, bo to, cudowny. Bo to po prostu, bo to jest, tak, my się stwierdziły, że to jest, tak, że to jest po prostu piosenka, którą chcemy, że to jest, że to musi być o przyjemności, nie? O tym, że już nie, że nie potrzeba złych rzeczy po prostu, że to jest taki temat, że właśnie trzeba przez afirmację, nie? Myśmy totalnie chciałyśmy afirmować w tym spektaklu i w tę stronę chciałyśmy iść. I Agnieszka z Agnieszka z Joanną Wichowską świętej pamięci już jakby podjęły to i dzięki Joannie też te diabły są takie, jakie są, w sensie w formie tekstowej. Bo ona jednak świetne te teksty z Agnieszką, jakby ich współpraca była naprawdę super. Wiesz, no. Jest tak w powszechnym, że wiele z spektakli powszechnego budzi, powiedzmy, po przeciwnej stronie sceny politycznej oczywiście. Bardzo wiele negatywnych emocji, ale z tego, co wtedy widziałam, oczywiście nie śledziłam tego tak szczegółowo, ale diabły bardzo szczególnie mocno spowodowały tą reakcję. No, wydaje mi się, że nie tak mocno, jak myśmy się spodziewały, spodziewali, że to ona... To mocna klątwa. Tak. No, klątwa to był szczyt. Znaczy, to po prostu to myśmy się tego nie spodziewali, takiej siły rażenia, w sensie rażenia po tej drugiej stronie, że to będzie takim, że po prostu ten spektakl wyjdzie poza mury, nie? No bo tak naprawdę klątwa się wydarzyła też na zewnątrz. Nie, że po prostu byliśmy, teatr był ofiarą, spektakl był ofiarą spektaklu, nie, że to się po prostu przeniosło w takim makroskali, nie, że to się, że to po prostu jakiś, no takiego czego, żeśmy się nie spodziewali, tych ataków na teatr i tak dalej, a diabły wydaje mi się, że jednak takiego przy za przeproszeniem, nie dostały. Tam były jakieś protesty. Aczkolwiek też były protesty, tak. To nawet zamieszczone też były chyba na stronie waszej. Te negatywne opinie też chyba są gdzieś tam. Tak, takie bardzo agresywne, też są zamieszczane. Tak.
Pamiętam tak, bo ja szykując się do tej debaty, to tam też zerkałam datami, trochę byłam taka, jakoś to będzie, prawda? Jakoś sobie damy radę, bo na scenie też była i Agnieszka Błońska, i właśnie tak. Joasia Wichowska. Mhm. I tak sobie rozmawiałyśmy. Fajnie było, bo te reakcje z sali były takie żywe, tam kobiety krzyczały, bo ja oczywiście miałam taką koncepcję tego spotkania, żeby zacząć od rozmowy o czarownicach, o tym, jak to opresyjnie było przez te wszystkie poprzednie stulecia i jak my w tej chwili z siebie tą opresję religijną dopiero w tej chwili zrzucamy, tak? To, że ostatnia czarownica została spalona na ziemiach polskich, jakoś to w ogóle mnie w Europie, tak? Jakoś w ogóle mnie nie dziwi. Także to pamiętam tą atmosferę, ale pamiętam też fenomenalne recenzje, bo generalnie spotkanie się bardzo podobał, bo jest naprawdę od A do Z jest bardzo, bardzo interesujące i faktycznie nie sposób się w ogóle nudzić na Diabłach. I pamiętam takie jedno określenie, feministyczny wodewil. Ktoś napisał, tak. To było super. No, to był taki bardzo no, feministyczny spektakl. Właściwie i o kobietach, i tak, przez kobiety tak, robiony, tak, reżyserowany. Tak, tak. No i cieszę się, że to zagramy, bo dawno tego nie grałyśmy. Nie graliśmy, bo Arek przecież tam jest z nami. I fajnie rozpocząć sezon tym spektaklem, a chociaż rozpoczynamy sezon w ogóle już 1 chyba września czy 2, bo są grane opowieści niemoralne. Ja akurat nie gram, więc dlatego mówię, że zaczynam ja sezon. Ale my zawsze tutaj bardzo serdecznie zapraszamy do teatru powszechnego. Tak, ja zapraszam. Nieustająco też. Proszę Państwa, mamy jeszcze parę minut. Jeżeli chcielibyście Państwo jeszcze o coś Karolinę zapytać, to ja bardzo serdecznie zapraszam. I może powiedziałabyś nam na odchodnym, bo wiem, że robisz też inne rzeczy, że jesteś wykładowczynią w Warszawskiej Szkole Filmowej. Tak. To jest szkoła Olindy? Tak. I że tam właśnie troszeczkę zajmujesz się reżyserią. To za dużo powiedziane, ale poproszono mnie. Faktycznie pracuję jako wykładowczyni, pracuję ze studentami, bardzo to lubię, bardzo to cenię. To jest po prostu coś naprawdę niesamowitego, mieć kontakt z młodym człowiekiem, z młodymi ludźmi, bo to nie tylko to. Powoduje, że jest taka reakcja, że oni, ja im coś daję, a oni mi coś dają też, nie? Że kontakt z młodym człowiekiem jest po prostu no niezastąpiony i że po prostu to jest, wnika się w to środowisko i się wie, jakie to pokolenie jest. I taką wiesz, co trochę się nabywa się takiej elastyczności, wiesz, bo jak się człowiek nie ma się tej styczności z młodymi ludźmi, to po prostu stajemy się z czasem takimi dzbanami, tak? Tak, to, no jesteśmy dokładnie. Jesteśmy oderwani od tej nowej rzeczywistości. A też daje coś takiego, ten kontakt z młodym człowiekiem, że ma się wrażenie, że się nie starzejesz, że coś ciągle... rozumiesz, że o czym do ciebie mówią. Tak, że ja jestem w stanie się z nimi porozumieć. No wiadomo. Wychodzisz z nimi na piwo, to nie widać, gdzie jest pani profesor, tutaj gdzieś schowana. No, trochę tak. Widać, ale bez przesady. Ale faktycznie i bardzo to lubię i bardzo doceniam to, że mogę to robić. Chociaż to jest, kurczę, bardzo trudne i odpowiedzialne, wiadomo. Bo tego aktorstwa no, się nie da tak nauczyć, nie? No, to nie jest tak, że się uczy aktorstwa, po prostu się podejmuje jakąś próbę no przekazywania. Jak to właśnie jest? Jakie jest twoje zdanie, że trzeba mieć to coś w sobie, a potem można to szlifować? Na pewno trzeba mieć, na pewno mi trzeba wrażliwość, którą która jest. No wiadomo, są egzaminy, na tych egzaminach wstępnych coś tam dotykamy jakiegoś, patrzymy na człowieka. Egzamin no nie oddaje, bo wiadomo, że jest stres ogromny i tak dalej, ale u niektóre osoby po prostu widzisz to, że wchodzi młoda osoba i ty widzisz, że ona ma coś takiego, no, że nie możesz jej wypuścić i jej nie przyjąć, nie?
I to jest nienazywalne, to jest tajemnica i czasami może być tą tajemnicą przez całą szkołę, że ma coś takiego w sobie, że ty nie wiesz, co to jest, ale jest coś, co przyciąga i że wiesz, że nawet jeżeli w szkole nie jest jakimś orłem, czy nie realizuje, no przecież to jest droga jakaś, to nie jest proces po prostu i że oni naprawdę... przebywają jakąś drogę w tej szkole, nie to, żeby po prostu odhaczać coś, tylko że to dla nich jest, to jest ich też samo jakaś nauka też siebie. I czasami te osoby odpalają po szkole, nie, że coś się wydarza niesamowitego w ich życiu zawodowym, czy dostają jakąś wspaniałą rolę, zadanie i nagle błyszczą, nie? I to jest takie super. No to są właśnie takie gwiazdy socjometryczne. To są generalnie takie osoby też, które tak poza zawodem, prawda? Przyciągają uwagę ludzi. No tak, tak. No i po prostu wydaje mi się, że tego aktorstwa tak nie się nie da, nie nauczysz, nie? To nie jest matematyka, to nie jest fizyka. Oczywiście pewnych narzędzi, wiadomo, że są narzędzia, które oni muszą poznać, czy muszą się z nimi spotkać, zetknąć, ale możesz ich przeprowadzić po prostu przez tą drogę, bazując na własnym doświadczeniu. Teraz jest teatrów amatorskich, że grać każdy może właśnie, też trochę lepiej, trochę gorzej. Tak, ale mówię, że jeśli chodzi o taki proces edukacyjny, że to jest takie, super ich się przeprowadza przez to, znaczy ja to bardzo lubię, bardzo cenię i no uwielbiam moich studentów po prostu. I faktycznie zrobiłam z nimi w tym roku dyplom z trzecim rokiem i to była niesamowita przygoda. I tutaj reżyserowałaś właśnie. No, można tak powiedzieć. Popełniłaś. Popełniłam to. I tak sobie patrzę, że mamy jeszcze dosłownie 4 minutki. Ja chciałam ciebie bardzo zapytać o coś, co mnie interesuje, ponieważ ja znam Igora Stokwiczewskiego z Krytyki Politycznej, bo wasz teatr przez rok przechodził taką bardzo szczególną przemianę. Stawał się feministyczną instytucją kultury. I to był taki proces partycypacyjny, tak? Kiedy zespołowo właściwie chcieliście stworzyć nową tożsamość teatru i interwencyjny zarazem, bo proces ten szukał problemów po prostu. Tak. Też i sposobów rozwiązywania tych problemów. Tak. I ja bym chciała ciebie zapytać, bo to się skończyło gdzieś tam w roku 2019. No tak, przed pandemią. A ty pracujesz w teatrze od 2015, tak. W teatrze powszechnym. Tak. Czy faktycznie jest tak, że po przeprowadzeniu tego procesu odczułaś zmianę? Że jest teraz jakoś inaczej, lepiej. Wiesz co, bo to w ogóle jest taki, teraz jest to, stanie się to standardem, nie? Ta feministyczna instytucja kultury, te wszystkie teatry, znaczy wszystkie, no, teatry, które myślę, że po prostu to musi, ta zmiana musi nastąpić, nie? No bo już jakby nie ma... Bo wychodzi głęboka zmiana społeczna. Ogólnie społeczna i to jest potrzebne. Nie można i że w ogóle to jest... Ale faktycznie my, nasz teatr chyba jako pierwszy podjął się tego wyzwania. Ta demokratyzacja, to się tak nazywało wcześniej, demokratyzacja teatru, żeby po prostu te struktury pionowe zamienić na poziome i że i to faktycznie tego się nie da zrobić od tak, nie? Bo ponieważ wszyscy, moje pokolenie, pokolenie wcześniej i nawet pokolenie po mnie, wszyscy jesteśmy wychowani w patriarchalnym systemie. I my znamy patriarchalny system. Czyli hierarchiczny. Hierarchiczny. I chociaż wiemy, że to jest złe, my już to wiemy, i że to nie działa, i że to źle działa. To jesteśmy mani. I jesteśmy, mamy to wdrukowane, ale jesteśmy tego świadomi i tak dalej. Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest proces, który jest super, który się dzieje i że to się nie da tak po prostu zrobić na raz, nie? Że się wprowadzi ja rozumiem, to i koniec. Że ten pierwszy nie? rok to był jakby początek. Tak. I że to cały czas jesteśmy jakby w tej przemianie i nadal się tego uczymy i że to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra droga i że wszyscy podjęliśmy ten trud i jakby cały czas jakby w tą idziemy i to ma coraz... Ale czy jest łatwiej?
faktycznie funkcjonować w teatrze, w zespole. Łatwiej, znaczy mi się wydaje, że tak, no, że to jest droga do tego, żeby było dobrze po prostu, nie? Że możemy mówić, że mamy wspólnotę, że, znaczy wspólnotę, no tak, że możemy mówić, co nas boli, że mamy wpływ też na wiele rzeczy, nie? Że jesteśmy, tworzymy zespół, że nie ma tych baniek, nie? A my jesteśmy aktorzy, a to są technicy, technika, a to jest administracja i że po prostu my się nie spotykamy, bo my mamy swoje sprawy. Nie, jakby wszyscy jesteśmy zaangażowani w jedno. Nie, że pracujemy w jednej instytucji, jesteśmy za nią odpowiedzialni i jakby jesteśmy twarzami wszyscy tej instytucji, nie? I pani sprzątaczka, pani sprzątająca, i pani w bufecie, i aktorka, aktor, i pan stolarz, nie, że to jesteśmy my, że to jest nasz zespół. I że to jest bardzo cenne, i że... Czyli budowanie takiej podmiotowości. Tak, tak, tak. Każdego z członków zespołu. I każdy musi, mi się wydaje, że każdy się musiał tego nauczyć i uczymy się tego nadal. Nie, że to, no, jest... to jest na pewno proces bardzo wieloletni. No tak, tak, oczywiście. Po tym roku myślę, że już było jakieś takie ogólne ramy, wnioski. Po roku to przyszła pandemia. Czyli zrobiliście to jeszcze w czasach przedpandemicznych. No tak, bo potem był 20 rok 2020 słynny i proszę bardzo. I pandemia. No. Moja droga, musimy kończyć. Jezu, tak szybko. Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo było równie miło jak nam tutaj dzisiaj w studio. Było super. Bardzo dziękuję, ja bardzo dziękuję, dziękujemy. Bardzo. Przypominam, że naszym gościem dzisiejszym była wspaniała aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Karolina Adamczyk. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Ja dziękuję bardzo, bardzo mi było miło i zapraszam do teatru. Zapraszamy nieustająco do Teatru Powszechnego, a ja zapraszam już za tydzień. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Reset Obywatelski.